Jakie jest Twoje największe marzenie? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Jeśli jesteś jak większość ludzi, to być może będzie to posiadanie własnego jachtu i super wypasionej willi z basenem, być może założenie szczęśliwej i kochającej się rodziny, albo jeśli miałeś pecha, największym na świecie marzeniem może być odzyskanie zdrowia. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego marzysz akurat o tej rzeczy? Zastanawiałeś się, jak będziesz się czuł, kiedy ją osiągniesz? Jeśli tak, to mogę się założyć, że osiągnięcie dużego bogactwa może wydawać Ci się rozwiązaniem wszystkich Twoich problemów i ogromnym szczęściem, które będzie trwało wiecznie. Zdobycie tej jednej wymarzonej osoby, która tak bardzo Ci się podoba, będzie oznaczało sielankę do końca życia. I tak dalej. Tylko pytanie, czy tak naprawdę jest? Jak długo po osiągnięciu tego marzenia będziesz szczęśliwy i zadowolony? Do końca życia? A może krócej? Może tylko miesiąc? Dwa? Może w porywach pół roku? A potem wszystko wróci do normy. Odkrycie odpowiedzi na to pytanie wcale nie jest trudne, jeśli tylko bliżej się nad tym zastanowisz. Bo spełnienie marzeń nie da Ci tego, co myślisz, że Ci da. Masz w swojej głowie tylko wyobrażenie o tym, jak się będziesz wtedy czuł, co będą myśleli o tobie inni ludzie i jak będzie wyglądało twoje życie. Ale rzeczywistość będzie, praktycznie taka sama. Skąd to wiem? Bo już spełniłeś marzenia. Co prawda, może nie swoje, ale zdecydowanie spełniłeś. Bo jak myślisz, czy ci wszyscy najbiedniejsi ludzie z krajów trzeciego świata nie marzą o życiu i bogactwie, jakie w tej chwili ty masz? O tym, że codziennie masz co włożyć do garnka i nie czujesz głodu? O tym, że masz pełną lodówkę, działającą toaletę? Spełniłeś na pewno marzenie każdego ciężko chorego człowieka, jesteś zdrowy. Albo nawet jeśli nie jesteś, to nadal jest mnóstwo jeszcze ciężej chorych ludzi, którzy marzą o tym, żeby zamienić się z tobą miejscami. I jak się z tym czujesz? Jesteś najszczęśliwszy na świecie i pękasz z zachwytu? Czy może raczej czujesz się normalnie? Bo nigdy nawet o tym nie myślałeś w ten sposób. Lepiej, żeby taki biedny człowiek z Birmy czy z Haiti tego nie słyszał. Jak to masz wszystko, o czym on marzy i codziennie nie skaczesz pod sufit z radości? Skandal! No dobra, to o co w takim razie w tym chodzi? To co, mam w ogóle nie marzyć? Mam do niczego nie dążyć? Zapytałby pan Grzesiek Warzywniak. Tego nie powiedziałem. Jeszcze. Zanim na to odpowiem, zobacz, że marzenia mogą nieść ze sobą duże niebezpieczeństwa. Po pierwsze, marząc o jakiejkolwiek rzeczy, cokolwiek by to nie było, wyobrażając sobie, jak cudownie by było, gdybyś w końcu ją zdobył, skupiasz się na tym, czego w danej chwili nie masz. Im bardziej wyobrażasz sobie, jak bardzo byś był szczęśliwy, gdyby marzenie się spełniło, tym większe czujesz uczucie braku w chwili obecnej. To właśnie dlatego, że ciągle chcesz więcej, lepiej, mocniej. Nie zauważasz tego, co już masz w tej chwili. Nie widzisz tego, że gdybyś tylko nauczył się doceniać to, co już masz, to nie musiałbyś wiecznie gonić króliczka, którego i tak nigdy nie możesz złapać. Bo zawsze może być więcej i lepiej. Ale kto by się tam przejmował tym, żeby uczyć się doceniać wszystko, co masz? To nie jest sexy. Zamiast tego lepiej żyć sobie fałszywymi wyobrażeniami na temat tego, jak cudownie będziesz się czuł, kiedy już osiągniesz to, co sobie wymyśliłeś, że musisz osiągnąć. I ciągle gonić króliczka. Czy w takim razie to znaczy, że nie można marzyć? Można. Łaskawie pozwalam, ale mam dwie małe rady. Pierwsza, bądź ze sobą szczery. Jakiekolwiek jest Twoje marzenie, spójrz na to z dystansu i zastanów się, co naprawdę da Ci jego osiągnięcie. Jak się będziesz czuł, kiedy Ci się to uda? Jak długo w rzeczywistości będziesz się tym cieszył? Jeśli nie będziesz ze sobą szczery i nie przewidzisz tych rzeczy, to skończy się na tym, że z podniecenia będziesz sikał w gacie na myśl o tym, że jakiś celebryta zrobi sobie z Tobą zdjęcie. Szczerość ze sobą sprawi, że będziesz dużo bardziej selektywny co do wybierania swoich marzeń. Dwa. Bądź świadomy tego, że bez spełnienia tego marzenia też wszystko jest ok. Nie musisz być nieszczęśliwy, dopóki tego nie osiągniesz. Możesz być pogodny i spokojny, nawet jeśli jesteś ciężko chory.
Możesz bardzo mocno cieszyć się z życia, nawet jeśli jesteś biedny. Masz o czymkolwiek chcesz, działaj, rozwijaj się i dąż do swoich celów, ale bądź świadomy, że twoje szczęście nie zależy od tego, czy spełnisz swoje marzenia, czy nie. Jeśli natomiast chciałbyś się dowiedzieć, w jakiej dziedzinie życia warto będzie wyznaczyć nowe cele i mocniej zacząć się rozwijać, to zapraszam cię do wypełnienia nowego, darmowego testu satysfakcji życiowej, który pokaże ci, na którą z sześciu najważniejszych dziedzin warto zwrócić największą uwagę. W tym celu kliknij kartę, która pojawiła się w rogu, lub wejdź na stronę testżycia.pl. A jeśli chcesz docenić moją pracę i do tego w przyszłości znacznie łatwiej trafić na każdy mój kolejny film, to zapraszam cię do subskrybowania tego kanału albo do polubienia mojej strony na Facebooku. Do następnej niedzieli. Robert Marchel.